Twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Musieli wykazać się wiedzą z informatyki, zmierzyć się z zadaniami na teście oraz zaprezentować i obronić swoją pracę przed komisją. 10. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy informatycznej już za nami. Do rywalizacji przystąpiło blisko 40 uczestników z całego kraju. Zanim jednak wzięli udział w konkursie, musieli przejść eliminację w swoich szkołach. Do Tarnowa przyjechali najlepsi z najlepszych. To już 10. edycja tego konkursu. Jeżeli chodzi o cele, to przede wszystkim rozwój tych umiejętności informatycznych. Tutaj mamy młodzież, która zdobywa określone zawody, a więc przede wszystkim wykorzystanie informatyki w danym zawodzie. Dzisiaj nie ma takich umiejętności zawodowych, które mogłyby się obejść bez dobrego przygotowania informatycznego. Na pewno bardzo duże drogi otwiera, bo jeżeli się już tutaj jest, zajmie się to wyższe miejsca, czy jakiekolwiek miejsca, to zawsze się ma już to w CV, w tych papierach, że się tutaj było, że się uczestniczyło. Na pewno są to możliwości zdobycia wiedzy informatycznej, doszkolenia się też w umiejętnościach, które już posiadam. Mogę tutaj poznać sporo fajnych osób, brać udział w różnych ciekawych konkursach i przy okazji się właśnie świetnie bawić. Wiedza zdobyta w szkole na lekcjach nie wystarczyłaby, żeby być na tym konkursie, żeby wziąć tutaj udział. Jest tak wysoki poziom uczestników, że muszą zdobywać wiedzę poza lekcjami. Od pewnego czasu zauważyłem, że jednak na tym komputerze robię coś więcej niż moi rówieśnicy, czy nawet starsi ode mnie. Zacząłem się interesować tym głębiej, zacząłem się uczyć, czytać na ten temat i tak zostało do tej pory. Jest to już 3. edycja, w której bierzemy udział. Dlaczego? Dlatego, że młodzież w dzisiejszych czasach bardzo interesuje się informatyką i chętnie biorą udział w tego typu konkursach. Dodajmy, że konkursowi towarzyszyły także zajęcia integracyjne. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Chówców Pracy przy współpracy z Zespołem Szkół Niepublicznych w Tarnowie.